Ty, jako były, była dziesiątka legii, uczestniczyłeś w takich negocjacjach między władzami klubu a, a, a kibicami? Wiemy, że są konflikty na linii kluby, kibice. Czy, czy, czy właśnie uważasz, że taka, w takiej roli powinni się spełniać byli, były legendy klubowe? Ja myślę, że nasze, nasze opinie. Myślę, że w jakiś sposób są wartościowe dla, dla kibiców, tak samo jak my słuchamy kibiców ich ich opinie na, na temat meczów, na temat opraw, czy na temat, na temat gry zawodników też wysłuchujemy. No tutaj chyba troszeczkę trzeba przypomnieć o szacunku, że nikt nie jest ważniejszy nie może być takiej sytuacji, że Zawodnicy czują się ważniejsi niż kibice, czy działacze, czy albo żeby kibice skandowali, że tak naprawdę oni są najważniejsi. Wszyscy jesteśmy ważni. Nie można, nie można wyolbrzymiać swojej roli um, dla klubu, dla, dla reprezentacji. Um, myślę, że to, co jest najważniejsze, to co UEFA um, jest hasło UEFA, które mówi o szacunku, respekt. Myślę, że taki szacunek powinien wszystkich dotyczyć. Czy nie obawiasz się, że zagraniczni goście, którzy przyjadą na kongres, przede wszystkim będą pytać o to, co się działo ostatnio na polskich stadionach, o ten, to wtargnięcie kibiców po pucharze Polski, zniszczenie stadionów, i będą Was pewnie pytać, czy w takim razie zagraniczni goście powinni obawiać się przyjazdu na Euro 2012? Czy Twoim zdaniem to, co się teraz dzieje w Polsce na stadionach klubowych, może się przełożyć na Atmosferę Euro 2012? Myślę, że dobrze, że to się stało. Dobrze, że to się stało. Dobrze, że, że to rok przed Mistrzostwami Europy, że my reagujemy. Bo tak naprawdę bardzo często my w ten sposób podchodzimy, że dzieje się to na innym stadionie, nie na naszym stadionie, więc nas nie dotyczy. A po miesiącu okazuje się, że mamy taki sam problem. Czasami zdarza się. Nawet e, na tych stadionach, które wydają się bardzo bezpieczne, że kibice zachowując się źle, e, no, ci uprzywilejowani goście uśmiechają się i, 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 i uważają, że jeżeli to ich nie dotyczy, to, e, to nie ma żadnej sprawy. I potem okazuje się, że kibice zaczynają skandować jego nazwisko znanej osoby, więc e, zaczynają im być pretensje. Także my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to. Że, będąc na stadionie, powinniśmy reagować w odpowiedni, oczywiście cywilizowany sposób, ale nie uśmiechając się tylko z dezaprobatą, że takich sytuacji nie powinno być. Ja myślę, że w każdym kraju mamy, są takie problemy. W Anglii też był bardzo duży problem. Ja, będąc 5 lat na Wielkiej Brytanii, tak naprawdę nie miałem nie miałem kontaktu z, z jakimiś rozrubami albo hulugiańskimi zachowaniem kibiców. Może raz się zdarzyło, że jeden kibic wszedł, wszedł na płytę boiska, gdzie była od razu reakcja, reakcja ochrony. Myślę, że my jesteśmy na tym etapie, co Anglicy byli 20 lat temu. U nas są piękne stadiony, u nas rodziny chcą przychodzić na stadion. Ja myślę, że już jest atmosfera lepsza, i jednak brakuje nam chyba takiej śmiałości, żebyśmy wyeliminowali tych 20 czy 30 pseudokibiców, którzy na tyle są, nazwijmy to bezczelni, że głośno mówiąc, zakrzykują innych i dominują. To jest naprawdę zarazem. Nie jest to takie trudne, ale brak nam chyba odwagi w tym wszystkim. Dziękuję bardzo za rozmowę. A tych wszystkich kibiców, którzy pragną sobie przypomnieć zawodników, dzięki którym Polska w futbolu była kiedyś wielka, a nie na dnie rankingu FIFA jak obecnie, tych wszystkich zapraszamy na stadion Legii 11 maja.